Cześć! Dziś mam dla Was przepis na tort urodzinowy. Wegański tort urodzinowy, który jest po prostu wyśmienity i przepyszny. Więc jeśli szukacie jakiegoś przepisu na tort, na jakąś specjalną okoliczność, jakieś wydarzenie, to właśnie go znaleźliście. Ja dzisiejszy przepis nazywam tortem urodzinowym, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że wykonałam go na moje własne urodziny, które miałam kilka dni temu. I teraz na samym początku. Ja wiem, że znacie mnie z tych takich turbo zdrowych słodkości bezglutenowych, które mają dużo błonnika, które niekoniecznie są dietetyczne, ale są pełnowartościowe, z dobrych składników i nie ma tam z pewnością cukru i białej mąki. Otóż ten przepis jest inny jak te wszystkie przepisy, które są tutaj na moim kanale i na moim blogu. Przed przygotowywaniem dla samej siebie tortu urodzinowego na moje własne urodziny zapytałam się Was na Instagramie i na Facebooku, jaki przepis chcecie. Czy chcecie właśnie taki turbo zdrowy tort, któremu nie można nic zarzucić, czy po prostu chcecie klasyczny tort, nieważne czy jest tam biała mąka. I właśnie chcieliście taki tort klasyczny, na białej mące, na białym cukrze. I po prostu na takich klasycznych, łatwo dostępnych składnikach, więc chcieliście białą mąkę, chcieliście cukier, to macie. Z pewnością ten przepis jest ok, ponieważ jest to tort urodzinowy, a w urodziny można wszystko. Jest to praktycznie trzeci przepis na moim kanale, gdzie jest jakakolwiek biała mąka. Wcześniejsze dwa przepisy to były dwa przepisy na pączki. Jeden to był na pączki z batatów, a drugi na takie klasyczne pączki z budyniem waniliowym. Te dwa przepisy Wam również podlinkuję poniżej, żebyście wiedzieli, o które chodzi. No dobra, ale jeśli chodzi o ten przepis, jest to naprawdę bardzo prosta receptura. Biszkopt jest puszysty, lekki i naprawdę nie czuć, że brakuje tam jakichś jajek. Ładnie wyrasta, bez żadnego problemu go przekroicie i potem przełożycie kremem. Mój krem to jest klasyczna bita śmietana kokosowa ze śmietan fixem. Nie sądziłam, że kiedykolwiek kupię śmietan fix, ale otóż to. No, pamiętajmy o tym, że nie zawsze musimy być turbo zdrowi, nie zawsze musimy być perfekcyjni i z pewnością biała mąka nas nie zabije. Więc tak, ogólnie dietetycy też czasem jedzą takie rzeczy jak torty urodzinowe. Jedzą, nawet jeśli nie są one najzdrowsze. Smakował wyśmienicie i pamiętajcie o tym, że tak jak każdy tort, najlepiej smakuje na drugi dzień. Jeśli macie jakąś okazję, urodziny, imieniny, nie wiem, cokolwiek i chcecie przygotować ten tort, pamiętajcie, żeby zabrać się za to dzień wcześniej. Nawet możecie się zabrać za to dwa dni wcześniej, ale z pewnością tort, który będzie zrobiony tego samego dnia i jedzony tego samego dnia, może nie być najlepszy, ponieważ troszeczkę Wam się to rozjedzie. Ten krem powinien być bardzo mocno schłodzony. No i te smaki wszystkie powinny się połączyć i ten biszkopt potem troszeczkę jakby tak nasiągnie tym kremem. Wiecie, o co chodzi. Po prostu zapamiętajcie, żeby zrobić to wcześniej. Więc teraz zapraszam Was na widok znad mojej miski. Zaczynamy oczywiście od przygotowania biszkoptu. I tutaj zaczynamy od mokrych składników, wlewamy do miseczki mleko sojowe i jest to ważne, żeby to było akurat sojowe i dodajemy łyżkę octu. Jak widać, od razu to mleko się ścina i staje się gęste i właśnie o to nam chodzi, bo to w pewnym sensie jest też trochę substytut jajka, którego oczywiście nie będziemy dodawać do tego ciasta. I to odstawiamy na około 15 minut, niech sobie jeszcze trochę bardziej zgęstnieje, a w tym czasie przygotowujemy suche składniki na biszkopt. Wsypujemy do miski mąkę pszenną oraz cukier puder. Następnie dodajemy sodę oraz proszek do pieczenia. Dodajemy również szczyptę soli i wszystko dokładnie mieszamy, żeby te suche składniki się ładnie połączyły. Gdy suche składniki są już dobrze wymieszane, wlewamy nasze mleko sojowe z octem, ale pamiętajcie, żeby najpierw odczekać te tam 15 minut. Żeby uzyskać jeszcze lepszy efekt, warto jest najpierw przesiać mąkę. Ja akurat zapomniałam o tym kroku, więc pamiętajcie, żeby przesiać mąkę
Gdy składniki są wymieszane, wtedy dodajemy odrobinę aromatu waniliowego i wlewamy roztopiony olej kokosowy. Olej nie powinien być gorący, on po prostu powinien być płynny i w takiej temperaturze pokojowej. No i taki olej wlewamy i wystarczy ponownie wszystko wymieszać. Jak widzicie, na tym etapie nie potrzebujecie nawet blendera. Zwykła taka trzepaczka naprawdę sobie z tym poradzi i gwarantuje, że nie będzie żadnych grudek. I gdy wszystko jest ładnie wymieszane, wtedy warto jest natłuścić naszą foremkę, w której będziemy piec biszkopt. Ja mam foremkę 20 cm, więc jeśli macie trochę większą, podlinkuję Wam poniżej link do strony. Możecie sobie przeliczyć, jaką proporcję ciasta musicie wykonać na Waszą średnicę foremki. Ja lubię, żeby moje ciasta były po prostu wyższe i o mniejszej średnicy. Ładnie należy wszystko wyrównać i wkładamy do wcześniej już nagrzanego piekarnika. Pieczemy około 30 minut. Ja tylko natłuściłam moją formę, ale to jest też nówka sztuka, więc wiem, że ona na pewno nie będzie przywierać. Jeśli macie formę, której już używaliście wiele razy, może jest trochę starsza, warto jest natłuścić boki formy, a spód wyłożyć papierem do pieczenia. Wtedy na pewno bez problemu to ciasto Wam wyjdzie. Podczas gdy biszkopt się piecze, należy przełożyć twardą część mleczka kokosowego do miski i tutaj u mnie pojawił się problem, ponieważ ja tak nagle postanowiłam upiec ten tort i moje mleczko kokosowe nie było wystarczająco mocno schłodzone. Pamiętajcie, że co najmniej 24 godziny przed robieniem tego tortu należy włożyć mleczko kokosowe do lodówki, żeby się ta twarda część wytrąciła. Moja nie była zbyt dobrze wytrącona, przez to mój krem nie był za bardzo ubity. I z pewnością może być jeszcze sztywniejszy i po prostu lepszy. Nie będzie on taki lejący jak u mnie, no ale trudno. Potem należy ubić to mleczko kokosowe i tutaj pojawił się u mnie kolejny problem, bo dopiero to zepsuł mi się blender właśnie z tą taką częścią do ubijania, więc starałam się tradycyjnym blenderem to ubić, co też nie było zbyt efektywne. Tak, więc jeśli będziecie robić ten krem, to użyjcie normalnej takiej końcówki do ubijania. No dobra, więc ja potem dodałam jeszcze cukier puder do tej śmietanki kokosowej i gdy ta masa już była względnie puszysta, dodałam jeszcze cukier z prawdziwą wanilią, żeby był taki fajny waniliowy posmak. No a na samym końcu dodałam śmietan fiksy, no i z powrotem blendowałam, aż ta masa troszeczkę jeszcze bardziej zgęstniała. No i na tym etapie, gdy krem będzie zblendowany, włóżcie go do lodówki. W tym czasie ten pierwszy biszkopt powinien się Wam już upiec. Przygotujcie drugi i ja tutaj radzę robić właśnie te biszkopty na dwa razy, zrobić po prostu dwa takie blaty, bo jeśli podwoicie tą proporcję i upieczycie jeden wysoki, będziecie chcieli przekroić na cztery części, to może nie wyjść, bo ten biszkopt może Wam się po prostu nie dopiec i w środku może być zakalec. No prawie, że gwarantuję, że tak będzie. Więc róbcie to na dwa razy. Więc jak upieczycie jeden, potem upieczcie drugi, taki sam. I teraz ważna rzecz, tutaj u mnie również zabrakło czasu, ponieważ ten tort naprawdę to robiłam już grubo po północy. Wtedy należy skroić górną część tego naszego ciasta, żeby po prostu ten tort był równy. I tutaj też pamiętajcie o tym, żeby to robić tylko i wyłącznie wtedy, gdy ten biszkopt będzie już schłodzony i troszeczkę odpocznie. Ja robiłam to jeszcze na ciepłym biszkopcie, dlatego różnie mi to szło. Pamiętajcie o tym, że jeśli chodzi o przygotowywanie takich tortów, to czas jest bardzo, bardzo istotny, ponieważ biszkopt nie może być gorący, jak się go przekrawa. Bita śmietana powinna naprawdę być bardzo dobrze schłodzona. No tutaj wszystkie rady zamieszczę Wam w przepisie na blogu i warto naprawdę wziąć sobie te rady do serca, żeby no po prostu nie mieć żadnych problemów z tym tortem. No dobrze, ale teraz zakładamy, że te biszkopty są już chłodne, są już gotowe do przełożenia. Bita śmietana się chłodzi i jest już bardzo dobrze schłodzona i bardzo dobrze ubita. Wtedy wykładamy jeden blat na dowolny talerz. Warto już to robić na talerzu, na którym będziemy podawać ten tort, bo uwierzcie mi, że jak złożymy go w całość, to za bardzo nie da rady go przenieść. Więc miejcie to na uwadze.
Wykładamy warstwę dżemu. Mój to jest dżem malinowy, ponieważ dodaję również maliny. Potem warstwa kremu. Na krem układamy maliny lub dowolne owoce, jakie tam chcecie, ale mi naprawdę bardzo, bardzo pasowały maliny. Kolejny biszkopt, znowu dżem, znowu krem, znowu maliny, znowu biszkopt, znowu dżem, znowu krem, znowu maliny i tak aż na sam szczyt. I tutaj, gdy ja ułożyłam już ostatni biszkopt, to już przestałam nagrywać, ponieważ było już bardzo późno i postanowiłam, że udekoruję tą górną część tortu na następny dzień już w moje urodziny. Więc już tutaj zaraz zobaczycie udekorowany w pełni tort. Podejrzewam, żebym brzegi tortu wysmarowała w normalnych warunkach, ale tak jak wspomniałam wcześniej, ten mój krem powinien był być trochę sztywniejszy, ale tak jak już powiedziałam wcześniej, no nie miałam czasu, żeby schłodzić odpowiednio to mleczko kokosowe. Było tam trochę tej takiej wody z mleczka kokosowego, a nie powinno było być. No i stwierdziłam, że gdy wysmaruję jeszcze boki tego tortu, to ten krem może mi po prostu spłynąć. I teraz tort, gdy jest po prostu cały już złożony, udekorowany, najlepiej zostawić go w lodówce na 24 godziny, żeby on naprawdę się tak scalił, żeby krem się jeszcze bardziej schłodził, żeby ten biszkopt trochę wsiąknął ten krem. I po prostu zobaczycie, że te wszystkie smaki się wtedy połączą. Tort będzie fajny, wilgotny, no i na pewno nic Wam się nie będzie rozwalało. Więc pamiętajcie o tym, żeby biszkopt przygotowywać co najmniej jeden dzień wcześniej. Ja bym nawet proponowała, żeby biszkopt przygotować dwa dni wcześniej. Dzień po przygotowaniu biszkoptu złożyć tort w całość i dopiero na kolejny jeszcze dzień go podawać. Okej, więc jak widzicie, ten przepis na tort był bardzo, bardzo prosty. Naprawdę wydaje mi się, że każdy sobie z tym poradzi. Nie potrzebujecie żadnego super zaawansowanego sprzętu kuchennego. Zwykły blender wystarczy. Dajcie znać, jak Wam się podobało w komentarzach poniżej. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Pamiętajcie o tym, że możecie kupić moją książkę Wegańskie słodycze. Jeśli chcecie troszeczkę więcej słodkości, znajdziecie w Empikach i we wszystkich praktycznie księgarniach oraz na mojej stronie z dedykacją. Możecie również zakupić moje jadłospisy www.dietaroślinna.pl. To chyba wszystko z takich informacji. Widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!